No to było wspaniałe uczucie, no jakby nie mówić, dla mnie to jest gdzieś moja młodość, to było, no była oparta gdzieś też i na tych psach, jeśli chodzi o kino, to w ogóle oglądałem kino sensacyjne, dużo tego kina oglądałem, a dla mnie to jest, w ogóle są podwaliny kina sensacyjnego w Polsce. Porucznik Franciszek Maurer. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Żonę mam, zostawiła mnie. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Dlaczego? W imię zasad, jeszcze tu wrócimy! Takiego dobrego, mocnego kina sensacyjnego, a jednocześnie było tam coś więcej. No, ta pierwsza część mocno powiązana też i politycznie, przecież te teczki, to rozliczanie się z przeszłością. To wszystko, do dzisiaj. Tak, to wszystko było takie jakieś mocne i to też było taką siłą inną, że to nie oprócz sensacji jeszcze tam było coś więcej. No i tam powstał człowiek stworzony z brudnych swoich zasad, zimnych, surowych, ale zasad, które są pozytywne, i nazywał się Franz Maurer. I tego Franza pokochały miliony. No. I ten Franz wraca w trzeciej części, a ja mogę przy tym być. No. Dlatego była tylko radość. Urodziłam się pomiędzy pierwszą a drugą produkcją Psów, natomiast oczywiście ten film jest kultowy, widziałam go wiele razy i przede wszystkim czytając scenariusz ucieszyłam się z tego, że to jest kobieta osadzona w męskim świecie, że mogę dodać nieco wrażliwości temu światu, który jest bardzo dramatyczny, więc starałam się zrobić wszystko, aby dodać świeżości, wrażliwości, humoru i w taki sposób opowiedzieć moją postać, moją historię. Fani Władysława i wszystkich aktorów Władysława będą znowu mogli poczuć tamten czas, swój czas też, nie? I tą charyzmę tych aktorów, że Boguś mówi jak Boguś znowu, że piękne jest to, że będąc z Bogusławem na planie, ja spojrzałem na niego i mówię, no tak, minęło lat 25, a ty człowiek właściwie się nie zmieniłeś. Naprawdę, no mówię, kurde, cały czas jest taki, no jasny, trochę dojrzalszy, ale fajnie wyglądasz. Czarek wygląda trochę inaczej, ale no to, to są zabiegi dramaturgiczne i dla historii lepiej, żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tym filmie. Czyli jak ktoś, kto prenumeruje Działkowca. Nie obrażając oczywiście Działkowców, ale tak trochę jest o nim mowa w filmie. Film miał premierę swoją dokładnie w roku, w którym się urodziłam. A swoją drogą wujek Pasikowski był w dniu moich urodzin obecny również. Więc tak, jest to film, który ma dla mnie ogromne znaczenie. I tym bardziej czuję się szczęściarą, że mogę w czymś takim uczestniczyć. Jest to coś dla mnie niesamowitego, nie mogę się już doczekać. Pan nie powinien być w więzieniu? Byłem.